Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale w pierwszym odcinku z wyzwania idealnego życia. Wiem, że jest to kolejna nowość na moim kanale, wiem, że jest to znowu pierwszy odcinek nowej serii. Wiem, że mam ich sporo, ale powiem Wam, że ja lubię mieć różne historie w swoich seriach i co jakiś czas nachodzą mnie po prostu nowe pomysły. A ten pomysł na podjęcie się tego wyzwania już tak kiełkował u mnie w głowie od dłuższego czasu, bo ta historia, która tutaj będzie towarzyszyła naszym bohaterom, w sumie naszej głównej bohaterce, którą macie tutaj na pierwszym planie, no tak, to tworzyła się ta historia już jakiś czas, no i pomyślałam, że raz kozie śmierć wyrzucę odcinek dla Was, zobaczymy, może komuś się ta historia spodoba, mam taką nadzieję. Ja to wyzwanie pierwszy raz zobaczyłam u Mesi, i też Wam oczywiście podlinkuję jej playlistę z tej rozgrywki. Oryginalne wyzwanie też również będzie podlinkowane w opisie. Z tego co wiem, to ono jest w języku francuskim od takiej twórczyni chyba, tak mi się wydaje, albo twórcy o nazwie Moon. Ja nie znalazłam niestety tłumaczenia na język angielski. Kiedyś było chyba u Oshin Sims, ale już jest z tego co widziałam niedostępne. Natomiast oczywiście polskie zasady również będą załączone w opisie. I słuchajcie, dlaczego akurat to wyzwanie? Bardzo mi się podoba koncepcja przeżywania takiego bardziej naturalnego życia Sima od jego narodzin, od jego niemowlęctwa aż do starości oraz no koniec końców do śmierci. Wydaje mi się to takim oryginalnym pomysłem, nie tak jak zawsze gramy, czyli zazwyczaj zaczynamy młodym dorosłym. Tutaj faktycznie przeżywamy całe to życie i wszystkie jego etapy, dlatego też no, bardzo mnie zaciekawiło to wyzwanie. Plus dodatkowo jeszcze gdzieś tam miałam ochotę od dłuższego czasu zrobić taką rozgrywkę z samotnym rodzicem i tak mi się to po prostu połączyło. Tutaj jak widzicie jest tylko dwóch Simów, jest córka Lia Taylor oraz jej tata Johnny, zaraz Wam go również pokażę. Zaraz po Kasie przejdziemy do domu i zanim Wam pokażę dom, to przedstawię Wam też ich krótką historię. Natomiast jeśli chodzi o zasady tego wyzwania, to w zasadzie nie są jakieś takie bardzo sztywne. Przede wszystkim chodzi o to, żeby zbierać jak najwięcej doświadczeń, jak najwięcej osiągać etapów w życiu, zbierać wspomnienia, przeżyć po prostu to życie jak najlepiej i mieć z niego jak najwięcej. Dlatego też na pewno będę robiła bardzo dużo zdjęć z każdego etapu, z jakichś ważnych wydarzeń naszej Lii, no bo ona to jest główną bohaterką, jak wiadomo. I później na koniec tego wyzwania, kiedy już no niestety będziemy się musieli z nią rozstać, już mi jest smutno jak na nią patrzę i o tym myślę, więc na razie nie będę o tym myślała, ale chciałabym też tak uhonorować jej całe życie i zrobić taki mini teledysk z jej, ze zdjęciami z jej całego życia. Myślę, że to będzie dobry pomysł. A więc tak jak mówiłam, zasady są. Są różne punkty do osiągnięcia, tak jak na przykład przeprowadzka, idealne urodziny, pierwsza miłość, pierwszy pocałunek, może być też rozwód, może być awans, choroba, adopcja zwierzaka itd., itd., pierwszy dzień w szkole, pierwsze pójście do pracy. No naprawdę wszystko, co jest pierwsze, tak? Wszystkie takie pierwsze, ważne, kluczowe momenty się tutaj liczą. I jeszcze tak z kwestii organizacyjnych, ja nie planowałam jakoś tak bardzo konkretnie, ile odcinków chcę poświęcić na daną grupę wiekową. Tutaj jeszcze fajnie, że będzie ta grupa wiekowa niemowlaka. Kiedyś jej oczywiście nie było. Lia ma według kalendarza, bo ja mam tutaj ustawione życie na normalne, ona ma urodziny za jakieś 3-4 dni, więc tak jak wskazuje mi kalendarz, to te urodziny sobie wyprawimy. Natomiast później zobaczymy, ile odcinków poświęcimy na daną grupę wiekową. Nie wiem, czy to będzie długa seria, czy krótka seria. Na pewno nie chciałam robić tak, żeby każda grupa wiekowa miała tylko jeden odcinek, no bo trochę jednak chciałabym się pobawić tym wyzwaniem i przeżyć tutaj z naszą Lią jak najwięcej.
No dobra, to tyle by było tytułem wstępu. Już Wam pokazuję naszą główną bohaterkę z bliska. Proszę bardzo, przepiękne zielone oczka, cudowne znamie na czole, które oczywiście będzie jej towarzyszyć już do końca. Taki fajny poczochraniec. Ona ma tutaj cechę rozpromieniona, taka się cecha wylosowała, tutaj losowałam raz, dwa, trzy i takie słoneczko tutaj wyszło. I już Wam pokazuję jej wszystkie stroje. Oczywiście z racji tego, że tylko ojciec ją tutaj wychowuje, się nią opiekuje jak najlepiej potrafi, no to on może nie ma jakiegoś takiego zmysłu estetycznego, ale no stara się jak może zadbać o córkę najlepiej. Trzy stroje codzienne, proszę bardzo, ten pierwszy już widzieliście, tu ma taką fajną bluzę. Mamy obecnie wiosnę i mam też ustawione porę roku na 14 dni i myślę, że tak sobie to zostawię. I tutaj strój numer 3. Ma jeden strój oficjalny i jeden strój imprezowy, to już Wam pokażę. Nie wiem jeszcze, który będzie na urodzinki, ale na pewno któryś z nich wybierzemy. Tutaj tatuś pięknie zaczesał włoski, spineczki wpiął. Tak jak potrafił, tak upiął i naprawdę Lia wygląda uroczo. Do snu ma trzy stroje, taki jest pierwszy, drugi taki luźny i trzeci. Tutaj jest strój na lato. Ja jakoś nigdy nie mam szczęścia, do tej pory przynajmniej, żeby załapać się z tymi niemowlakami na lato, ale zawsze im daję te stroje, bo one zazwyczaj są naprawdę urocze. Więc tak się prezentuje strój na gorącą pogodę. Natomiast na zimną pogodę ma taki dresik i trampeczki. Okej, tak wygląda właśnie nasza główna bohaterka tego wyzwania. Natomiast jeśli chodzi o jej tatę, jest to, tak jak mówiłam, Johnny. I może niektórzy, jak go tutaj przybliżę, rozpoznają w nim innego Sima z mojej serii. Powiedzmy, że to jest pra-pra-pra-pra-pra-pra-wnuk po Jonathanie Bennecie z moich 10-leci, zarówno z pierwszej wersji, gdzie był głównym bohaterem, jak i z drugiej, obecnej, gdzie jest drugoplanowym bohaterem. Ale ja tak lubię tego Sima i tak mi się on podoba, że byłam po prostu ciekawa, jakby Jonathan wyglądał w czasach współczesnych, więc tak oto powstał Johnny Taylor. Możemy uznać, że to jest jakieś tam pokrewieństwo, tak? Wszystkie geny przeszły w 100%. Więc tak się właśnie prezentuje. On ma taki bardzo luźny styl. No też wynika to trochę z jego statusu społecznego, z tego, gdzie mieszka, w jakich warunkach trochę. On nie przykłada aż takiej wielkiej wagi do strojów. Raczej ubiera się na luźno w jakieś bluzy i jeansy. I już Wam pokazuję wszystkie jego stroje. Nie ma ich jakoś bardzo dużo. Proszę bardzo, taki jest drugi, trzeci, bardzo mi się podoba w tej bluzie w paski. I taki jest czwarty. Strój oficjalny ma jeden taki, takie sprane jeansy i koszula. Strój sportowy ma taki szary dres. Do snu ma dwie piżamy, jedną taką lżejszą i jedną z dłuższym rękawem i nogawką. Imprezowy ma taki. Te motywy z gier tutaj też są istotne, bo on bardzo lubi grać w gry wideo i naprawdę dużo czasu temu poświęca. Taki jest strój do pływania na gorącą pogodę oraz na chłodniejszą pogodę. Jeśli chodzi o aspiracje i cechy Johnego, to już Wam pokazuję. Nie jest on oczywiście głównym bohaterem, no ale z racji tego, że on jest jedynym opiekunem i jedynym rodzicem aktywnie uczestniczącym w życiu swojej córki, no to również będzie do pewnego momentu bardzo ważną postacią w ich życiu. Dlatego no, nie będę się jakoś skupiała mocno na rozwijaniu jego aspiracji, no ale też oczywiście będę nim grać, więc no chciałabym również, żeby to jego życie też było coraz lepsze. A mianowicie, on chce być super rodzicem. No to jest jego taka ambicja życiowa, no z tego względu, że jest samotnym tatą, no to chciałby swojej córce zapewnić wszystko co najlepsze w takim zakresie, jak jest to po prostu możliwe. Jeśli chodzi o jego cechy, to jest on spokojnym Simem, jest niechlujny, co w sumie teraz tak sobie uświadomiłam, że
Nie wiem, czy do końca chcę tę cechę, ponieważ ci Simowie tak wręcz dążą do siedzenia w śmieciach. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. No ale dobra, już zostawimy tę cechę, już nie będę tutaj mieszać. Jest niezręczny towarzysko, jest aktywny, a nie, przepraszam, jest miłośnikiem piłki nożnej, przepraszam. I jest żarłokiem. Tutaj jeszcze dodałam mu słabość do gotowania, nie jest najlepszy w tym gotowaniu, dlatego ta cecha żarłok bardziej się odnosi do jakichś mrożonych pizz czy barbecue, lubi steki przeżądać na grillu, nie jest jakimś super kucharzem, nie idzie mu to jakoś najlepiej, no ale no, lubi takie proste, szybkie jedzenie, a jego talentem jest oczywiście gra w gry wideo i to też bardzo lubi tutaj zajęć gry wideo i gitara. Gitarę ma rozwiniętą na 10 poziom, za to nie lubi śpiewać. Jeśli chodzi o kolory, to lubi czerwony, szary i czarny. Lubi muzykę alternatywną, no i też rocka. Lubi simów skupionych na rodzinie oraz optymistów. Z tematów rozmów lubi pogawędkę i czułość. I tutaj z modowej pozy lubi modę uliczną. Okej, to by było wszystko, jeśli chodzi o kasa. Ja już przechodzę do otoczenia, do domku i przedstawiam historię naszych simów. Okej, znajdujemy się już przed domem naszych simów. My mieszkamy, znaczy my, simowie nasi mieszkają w San Sequoia. Ja gram na save'ie stworzonym przez Plumbob Kingdom. Jest to fantastyczny save, naprawdę ten świat jest tak przepięknie przerobiony, że no naprawdę wygląda totalnie inaczej niż w oryginalnych światach. Tak jest po prostu rewelacyjnie przerobiony. I my mieszkamy sobie w tej okolicy domkowej. Tu się właśnie znajdujemy, tutaj jest widok na most. No i tutaj jest właśnie centrum naszego wyzwania. Ten domek, jak widzicie, no nie jest najbogatszy. Jest raczej taki z tych bardziej z tych skromniejszych, tak? Już Wam opowiadam historię naszych simów. Dlaczego oni tutaj mieszkają i dlaczego mieszkają sami? Otóż Johnny wyprowadził się od rodziców, jak miał 16 lat. Nigdy jakoś nie garnął się specjalnie do nauki, nie miał jakichś ambicji, jeśli chodzi o wykształcenie. Nie jest wykształconym simem, nie skończył żadnych studiów, po prostu poszedł do pracy, pomieszkiwał gdzieś u kolegów. W końcu udało mu się odłożyć pieniądze, trochę rodzice mu pomogli, zamieszkał w tym domu. Zaczął pracować w fast foodzie, w którym pracuje do tej pory, w takiej małej knajpce, gdzie no po prostu pracował na zmywaku, później trochę przy robieniu hamburgerów i tak dalej. I w pracy też poznał swoją ówczesną dziewczynę. No i jak to młodzi zakochańcy poszaleli, niestety zdarzyła się wpadka, to znaczy nie niestety, no bo mamy przepiękną córeczkę, tak, ale no niestety wyszło tak, że dziewczyna Johnego okazała się kompletnie niedojrzała do bycia matką, do zajmowania się, no też uznała, że jest za młoda, żeby marnować swoje życie na wychowanie córki. No a Johnny jest naprawdę dobrym facetem z charakteru, jest odpowiedzialny, tak, i bierze absolutną odpowiedzialność za swoje życie i teraz też swojej córki. No dlatego rozstał się ze swoją dziewczyną, tak dość no, ostro poszło między nimi. Niestety było to bardzo burzliwe i kłótliwe rozstanie. No ale postanowił, że nie chce marnować swojego i swojej córki życia na osobę nieodpowiedzialną, więc został sam z córką i tak oto tutaj mieszkają w tym malutkim, skromnym domu. No i Johnny stara się tutaj wiązać koniec z końcem. Ja też myślę, że zmienię mu tę pracę w pewnym momencie, bo on tak kocha grać w te gry komputerowe i jest całkiem niezły w komputerach, więc pomyślałam sobie, że zmienię mu w pewnym momencie tę karierę na wolnego strzelca i będzie pracował jako programista na zlecenia. Ale to już w międzyczasie to będzie taki wątek poboczny. No i też myślę, że taką myślą przewodnią tej całej serii, oprócz tego, że wypełniamy tutaj zasady wyzwania i tak dalej, jest to seria rozgrywkowa, no to gdzieś ta historia tutaj będzie towarzyszyć i naprawdę zależy mi na tym, żeby Lia ze swoim tatą miała bardzo dobre i bliskie relacje, żeby oni byli takimi naprawdę przyjaciółmi,
na dobre i na złe, od serca, żeby mogli na sobie zawsze polegać, żeby nie mieli przed sobą żadnych tajemnic. No wiadomo, okres nastolatkowy to bunt i tak dalej, ale no naprawdę chciałabym, żeby oni byli tak mocno ze sobą związani. Dlatego mam nadzieję, że uda mi się to oddać i to tutaj Wam pokazać. I już przechodząc do wycieczki tutaj po okolicy i po domu, zaczniemy sobie tutaj od frontu, od podwórza, to znaczy od tyłu w domu. Jak widzicie, no to tutaj mamy samochód Johnego. No nie jest tutaj największy porządek, jak można zauważyć. Jest trochę śmieci, jest trochę jakichś starych, zardzewiałych gratów. No na razie Johnny próbuje to wszystko jakoś tutaj poogarniać. O, tutaj też nie jest najpiękniej, ale myślę, że to też będziemy sobie usuwali z czasem. Tutaj mamy taką jakby werandę. No tak jak mówiłam, Johnny bardzo lubi grillować, także może tutaj sobie jakieś barbecue też trzaśniemy. I może jak już tutaj jestem, to zaczniemy sobie od tego wejścia. To jest chyba wejście od kuchni, z tego co pamiętam. Dokładnie tak. Wszystkie te pomieszczenia są naprawdę malusie. Naprawdę, naprawdę malusie. Tu jest taka bardzo skromna kuchnia. Tu jakiś stoliczek trochę odrapany, krzesło, krzesełko dla Lii. Tutaj jest pełno naczyń w zlewie do sprzątnięcia, jakaś taka zardzewiała kuchenka, kubki, jakieś tanie szafki. No, także tak to wygląda, bardzo, bardzo skromnie. I tutaj jesteśmy już w przedpokoju. Tak jak widzicie, przedpokój jest długi, bardzo. Też te ściany by wymagały odmalowania, tapety powinniśmy wymienić i tak dalej. Ale no na razie wygląda to jak wygląda. Tutaj mamy jedną dużą szafę, jakieś płaszcze, tu jakaś torba, trampki, graty różne tutaj leżą. No porządku największego tutaj nie ma, ale powiem Wam, że ja ten domek pobrałam z galerii, ale go urządziłam już po swojemu, tak od A do Z i naprawdę bardzo mi się fajnie urządzało ten dom właśnie w takim klimacie trochę brzydkim, ale moim zdaniem ten dom ma jakąś duszę. Nie wiem, może to jest głupie co mówię, ale takie niedoskonałe pomieszczenia zawsze jakoś tak, nie wiem, mają jakiś taki klimat według mnie. Tutaj jest przygotowana leżanka dla zwierzaka, zaraz Wam powiem dlaczego i o co w tym chodzi. I tutaj mamy kolejne pomieszczenie, które jest pralnią. O, proszę bardzo. Takie mamy pomieszczenie gospodarcze, oczywiście prania tutaj jest cała masa. No bo jednak tutaj Johnny dba o czystość, stara się przynajmniej dbać o czystość. Tutaj jakieś pieluchy, detergenty, środki czystości, ręczniki, pranie jest do wyłożenia do suszarki. No tutaj niestety trochę zacieków i zniszczonych kawałków jest. Klimatyzacja, o tak, właśnie się to prezentuje. I tutaj przechodzimy do dużego, powiedzmy, pokoju, do takiego głównego mini saloniku. Też jest zagracony, proszę bardzo, jedna kanapa, telewizor kineskopowy z dawnych lat, jakieś VHS-y tutaj jeszcze są, jakieś stare planszówki, klocki dla Lii, jak może się nauczy, może osiągnie ten etap siadania i będzie mogła sobie tutaj przypełzać. Mamy oczywiście PlayStation starej generacji. Tutaj ta tapeta, co odchodzi od ściany, jest naprawdę przepiękna, jakkolwiek to nie brzmi. Odkurzacz też tu mamy. No, takie proste, naprawdę pomieszczenie. Kanapa też nie jest pierwszej świeżości. A tutaj mamy drzwi już do łazienki, która też w zasadzie wymaga, jak widzicie, generalnego remontu. Ja się trochę tutaj odsunę, bo ona jest bardzo, ona jest bardzo, bardzo mała i ciężko się to na tabie tutaj pokazuje. Nic w zasadzie specjalnego. Wanna, jakieś tutaj przybory do mycia, kosmetyki, ręczniki. No i tutaj oczywiście kibelek, umywalka, pełno jakichś środków czystości. Tutaj pasta do zębów, jakieś przybory do golenia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj z kolei mamy dwa pomieszczenia, przepraszam. Najpierw wejdziemy sobie do pokoju Johnego, który prezentuje się właśnie tak. No mówię, ma klimat ten domek, naprawdę, według mnie, jakiś taki specyficzny. Dużo jest tu właśnie gratów, jakieś bluzy, tu stary materac jakiś leży, trochę zniszczone te ściany są, plakaty oczywiście z piłką nożną, tak, z muzyką, tutaj jakieś takie sportowe, tu neonik.
Tu też jakieś trampki, tu pranie jest do wstawienia. No i tutaj stanowisko może przyszłej pracy naszego samotnego tatusia. No i jesteśmy w pokoju naszej małej bohaterki i nad tym pokojem Johnny się naprawdę napracował. Wiecie, tak po swojemu, jak mu się udało to ogarnąć, co udało mu się kupić, na co go było stać, bo on ten pokój urządzał naprawdę tak etapami. Nie było go stać na wszystko naraz, ale no mamy takie najważniejsze rzeczy. No i chciał zrobić taki księżniczkowy pokój w słodkich, pastelowych kolorach. Oczywiście literki muszą być. Kocham te literki, daję je w każdej serii. Bardzo lubię układać imiona z tych literek. No i tak, tutaj mamy właśnie przewijak, jakieś zabawki, akcesoria do pielęgnacji, bobasa, tutaj jakieś biblioteczki, zabawki, tą matę do zabawy i do nauki. No i oczywiście tutaj mamy naszą malutką, która układa się właśnie do snu. I jeszcze zanim przejdziemy do rozgrywki, to chciałam Wam pokazać, co tutaj dodałam w kalendarzu naszych Simów. Tak jak mówiłam, mamy porę roku na 14 dni ustawione i raczej to tak zostawię. Nie będę tego zmieniać. Myślę, że to jest taka optymalna długość, no również do tej normalnej długości życia. Tutaj ma nasza Lia urodzinki. Także no zobaczymy, na pewno tutaj mamy odcinek, tak? Więc myślę, że jeszcze z 2-3 odcinki będą takie pełne. No i kolejny oczywiście będzie z urodzinami do etapu toddlerka. Kolejnym świętem, jakie tutaj wstawiłam, to oczywiście są takie pierwsze święta, jakie mi tutaj przyszły do głowy. Ale no na pewno będzie ich znacznie, znacznie więcej. Pierwszym, tutaj jest, tu jest pierwsze, adopcja psa. Johnny pomyślał, że pies jest bardzo dobrym pomysłem. Oni też mieszkają w takiej okolicy, że pies może też sam wyjść na podwórko, się załatwić, więc to nie jest jakiś taki wielki problem. Nie mieszkają w bloku, więc nie będzie to jakieś takie wielkie utrudnienie. Ale pomyślał, że to będzie fajny pomysł, żeby właśnie Lia miała od samego początku styczność ze zwierzakami, bo uważa, że jest to no naprawdę taka wartościowa kwestia koegzystować po prostu z innym żywym stworzeniem, później też budować jakąś odpowiedzialność za to stworzenie, no i też zawsze fajnie mieć jeszcze jakiegoś mieszkańca domu. Także tutaj adoptujemy sobie psa i myślę, że to będzie szczeniak, bo w sumie nie myślałam o tym. Myślałam, że wezmę dorosłego, ale teraz pomyślałam, że super będzie, jak ten szczeniak będzie rósł wraz z naszą Lią, więc na pewno będzie to szczeniaczek. Tutaj na początku lata będzie Dzień Dziecka. Następnie mamy tutaj Dzień Ojca. Nie wiem, czy damy prezent, ale na pewno się z ojcem przytulimy. No i oczywiście też takie ważniejsze święta jak Wielkanoc, czy święta, czy Sylwester będą dniami wolnymi od pracy i od szkoły. W kolejności, tak? Mamy tutaj urodziny Johnego. Następnie mamy tutaj Święto Dziękczynienia oraz Halloween. Mamy też tutaj przygotowania do świąt oraz Wigilię. No i mamy Sylwestra. I tak na razie wygląda nasz kalendarz. Tak jak mówiłam, na pewno jeszcze się tutaj będą inne wydarzenia dodawały w trakcie rozgrywki. Okej, myślę, że jest to już odpowiedni moment, żeby przestać ględzić. Przepraszam, że tyle to mi zajęło, ale chciałam Wam pokazać dokładnie, jak to wszystko wygląda. Zaczynamy już rozgrywkę. Jeszcze chciałam tylko Wam powiedzieć, że Johnny ze względu na swoją cechę, niezręczność towarzyską, ma jedną przyjaciółkę, taką naprawdę bardzo, bardzo bliską i jest to Mel tutaj. Proszę bardzo. Ona mieszka w takich domkach a la San Francisco, takich fantastycznych i myślę, że też dzisiaj sobie ją poznamy wspólnie. To znaczy ja już ją znam, wy jeszcze nie, ale myślę, że ją tutaj zaprosimy. No dobrze, tutaj nasza malutka jest układana do snu. Ja tutaj tylko zmienię światła na automatyczne, żeby nam prądu nie zżerało. Tylko ta lampka tutaj będzie włączona i ta lampka też będzie tutaj włączona. Dobra, Johnny, co ty byś chciał? Wiesz co, ja bym ci dała w
pierwszej kolejności, żebyś przełożył to pranie do suszarki. Malutka oczywiście tutaj przez wzgląd na to, że ja no, przegrałam sobie jeden dzień, żeby sprawdzić, czy tutaj mi wszystko działa. Ona już tutaj osiągnęła jeden etap, już wam mówię jaki, to znaczy dziwactwo. Osiągnęła wtulony śpioch. Lubi zasypiać na rękach lub w tylnym nosidełku i no nie lubi zasypiać tak sama w kojcu. Czyli jest takim trochę przytulaskiem. No i tutaj z etapów ma narodziny, oczywiście. No i ma też pierwszy uśmiech i to jest na razie tyle. Dobra, malutka sobie tutaj zasypia. Niech jej się ten pasek wypełni. Nie, tutaj nas to nie interesuje. Poczekaj, nie będziesz jeszcze za pizzę się tutaj szarpał. Zrobimy jakieś tosty. Ja bym wstawiła, kochany mój, pranie, wiesz? Przeszukaj kieszenie najpierw i włóż do pralki. Może nam się jakaś tutaj kasa też znajdzie w tych kieszeniach. Dwa simolony. Zawsze jakieś drobniaki fajnie jest znaleźć. Okej, później, słuchaj, zrobisz sobie siku. A może byś spuścił wodę. Właśnie John, myślę, że nie będzie aż tak bardzo pamiętał o tych wszystkich kwestiach. Nie, poczekaj. Poczekaj, może byś tak zrobił to pranie tak do końca. Następnie tutaj proszę spuścić wodę i sobie skorzystać, umyć ręce i zęby. A ty, malutka, starasz się zasnąć, tak? No dobra, to staraj się zasnąć. Jak najbardziej. I weźmiesz sobie szybki prysznic. Jak ty w ogóle do pracy idziesz? Za 21 godzin, tak jak mówiłam, on pracuje tutaj w fast foodzie. Jest na drugim poziomie w swojej karierze pracownikiem fast foodu. Ale myślę, że za jakiś czas po prostu mu zmienię tę karierę na wolnego strzelca i będzie sobie wykonywał zlecenia jako programista. Kurczę, tobie by się też trochę jakaś drzemka przydała. Co ci jest? Sucha i swędząca skóra. Okej. Okay. Johnemu brakuje balsamu do skóry, słuchajcie. No tak. No trudno. Jakoś będziesz musiał to przeżyć. Tutaj, jak zajrzymy sobie do lodówki, no to zobaczcie, to jest taka stereotypowa zawartość stereotypowego faceta, oczywiście, tylko i wyłącznie stereotypowego. Piwko, jakaś pizza zamrożona, pierogi w paczce z mięsem, tutaj jakiś stek na grilla. No i tutaj też mamy mleko w proszku, jakby było potrzebne. No i też oczywiście mamy gitarę elektryczną, także będziemy sobie tutaj trochę grać. Natomiast weź sobie tutaj zjedz późne śniadanie, jajka na toście, proszę bardzo. Nie będziesz jadł pizzy na śniadanie, a zawsze tutaj jakiś poziom umiejętności sobie podbudujesz i w zasadzie mógłbyś zaprosić swoją przyjaciółkę tutaj. Ja tylko odblokuję drzwi, bo chyba wszystko tu poblokowałam i ona mi tu nie wejdzie. Więc jak najbardziej możesz ją zaprosić, już tutaj ci to kliknę. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli, bardzo proszę. W ogóle też genialnie ustawiłam ten stół, nie? Ciekawe jak on tu usiądzie, będę musiała go obrócić. Mel zaraz tutaj będzie i chyba już nawet jest. O właśnie, już wam ją pokazuję. Jest naprawdę świetną simeczką. Ona jest taka szalona wariatka. W ogóle jej taka aspiracja życiowa to bycie artystką, malarką. A na razie pracuje jako asystentka w klinice weterynaryjnej. Na razie zajmuje się tym. Ale nie musisz pukać, przecież możesz wejść. Jest rozbawiona. Ona w ogóle jest taka wariatka w bardzo pozytywnym znaczeniu. Ty chciałeś tutaj pogadać z Simką. Także proszę bardzo tutaj, a zaproś ją do wspólnego gotowania, może ci w czymś pomoże. I tutaj weźmiemy sobie przyjazne historie, opowiedz dramatyczną historię. Dobra, weź sobie te tosty. I usiądźcie sobie może tutaj, usiądź i rozmawiaj tutaj na tej sofie. A co, policja cię ścigała? No weź nie gadaj bzdur. Okej, okay. I już ci się tutaj zaliczyła
Zachcianka. Usiądźcie sobie, kochani, tutaj. I możesz tutaj poplotkować o innych rodzicach, jak najbardziej. Zapytać ją, jak się ma. Poprosić o poradę towarzyską, jak najbardziej. Jak tam malutka? Ty sobie śpisz na razie. Dzisiaj nie będziemy aż tak aktywnie grali Lią chyba, bo ona tutaj sobie śpiocha. Później ją nakarmimy oczywiście i się też z nią pobawimy. Ty byś tutaj chciał posłuchać muzyki alternatywnej. Johnny jest niezręczny towarzysko. Ci Simowie ciężko znoszą pewne sytuacje towarzyskie, a komunikacja z innymi przychodzi im z trudnością. Gdy znajdują się w otoczeniu nieznajomych, czują się poddenerwowani. Z kolei świetnie czują się w towarzystwie znajomych twarzy. No to myślę, że tutaj z naszą koleżanką czujesz się wyjątkowo dobrze. Ona też lubi grać w gry. No właśnie mówiłam, że to może być problem z tego jego cechą, że jest niechlujny, bo... Tak, pragnie poszerzyć horyzonty, oglądając nowe, ozdobione w wątpliwy sposób miejsca. Ty jeszcze jesteś tutaj, mój kochany spragniony. O, idzie chyba tutaj posiedzieć z małą ciocia. Można uznać, że to jest taka przyszywana ciocia naszej Lii. A ty byś tutaj chciał posłuchać muzyki? No to słuchaj sobie muzyki przecież. Słuchaj muzyki. Nie szkolny bal. Nieszkolny bal, tylko zmień stację na alternatywną. A, idziesz spać, dobra. To weź się trochę zdrzemnij. Matko, co to są za... Wy widzieliście takie coś? Co to jest? Co to jest? Że lubi taniec? No powiedzmy, że okej, niech lubi sobie taniec. Ale co to w ogóle są za te... Za dymki takie. W ogóle pokazał mi się nastrójnik. Poczekaj, ty masz tutaj butelkę na wodę. To sobie uzupełni ją. Pokazał mi się taki nastrójnik, że tu jest gdzieś pleśń. Czerstwe memy. A czemu? A, bo Mel jest przypałowa. No tak. Ja zapomniałam, że jej dałam cechę przypałowa. Ale w ogóle, no to wszystko ma już sens. Ale ty miałeś uzupełnić sobie... Ach, nie. Nie ze szklanki. Ty masz tu butelkę z wodą. Proszę się napić z butelki, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Bo to jest z młodzika. Ja ci to dam tu. O, napij się z butelki. Dokładnie. O, no i fajnie. No i ci zgasło to pragnienie. Bardzo dobrze. Czerstwe memy. No okej. Okay. I masz ją dalej w swoim wyposażeniu. No dobrze. A ty dalej będziesz tańczył? No, okej, okay, w porządku. Musisz już iść. No dobra, może Mel idzie do pracy. Kochanie moje, ty się już powolutku budź, bo trzeba cię nakarmić, słuchaj. Nie wiem, czy dokończyłam wątek. Tak, pokazał mi się nastrójnik, że tu jest gdzieś pleśń, a ja tutaj pleśni nie ustawiałam, słuchajcie. Tutaj mamy tylko, że jest brudno. W ogóle tutaj ta parcela jest brudna, ale za to są dobre szkoły w okolicy i jest domowa atmosfera. Także, żeby nie było tak strasznie źle. Dobra, malutka już się obudziła, także już przestań tutaj wywijać. Kochanie, już tutaj idziemy do ciebie. Bardzo proszę, opieka nad dzieckiem. Nakarm. Karm z butelki, bardzo proszę. Bo naprawdę tego potrzebujesz. No chodź, chodź Johnny, nakarm swoją córeczkę. Będziecie mogli się zaraz pobawić, myślę, że się też wykąpiemy. Malutka nie potrzebuje tutaj jakoś bardzo tej higieny, no ale możemy odblokować jej pierwszą kąpiel, zawsze to jest jakiś kolejny etap. A właśnie, ja miałam zdjęcie tutaj robić, to momencik, poczekajcie. Dobra, idziemy się kąpać. Oczywiście tak, przebrałaś się w jakiś losowy strój, ale no zobaczcie, mam tutaj, że jest ta grzyboza, epidemia alergii wywołanej pleśnią. Nie wiem, czy to pomimo braku tego, tej cechy parceli, to i tak to jest? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie orientuję się, ale serio, tutaj jest tylko brudna ta parcela, tylko, ale nie jest zagrzybiała, nie wiem, możecie mi doradzić. Oczywiście ciuchy też tutaj już się naprodukowały. Malutka jest rozbawiona, kąpiel z bąbelkami. Bąbelki są śliczne i błyszczące. Oj, nawet pękają.
Tutaj mamy kochana, otoczenie czułością, uwielbienie sprawia, że Lija czuje spokój, pierwsza kąpiel z bąbelkami, super, i wzięta pod opiekę. Ekstra, pierwsza kąpiel i pierwsza kąpiel z bąbelkami. Rewelacja. Wiesz co, ja ci to... Nie chcę, żeby oni mi tutaj umarli od grzyba. Zmyj zarodniki. No i zobaczcie, mam to jakby nieaktywne, tak? Ale że tu się jakieś sterty pleśni w ogóle zalęgły. A ja tutaj nie mam czegoś takiego jak wyczyść. Nie do końca to rozumiem. No ale dobra, trudno. Wiesz co, możesz jeszcze ją popodrzucać. Na razie ci to usunę, bo nie chcę, żebyście mi umarli tutaj z jakiegoś takiego powodu. I posadź ją tutaj. Malutka spróbuje sobie trochę popatrzeć na zabawki. Dobrze. Połóż ją tutaj. No i tak, trzeba będzie zrobić kolejne pranie. Proszę bardzo, chodź tutaj i... A właśnie, mogłabym kliknąć, by służ ubrania byłoby prościej. Także te ciuchy tutaj odłożysz do kosza. A ty, malutka, proszę bardzo, patrz na zabawki. A czemu płakusiasz? Czemu płaczesz? A, tak po prostu. Kojące bujanie. Delikatne bujanie ma kojący efekt. Lija przypomina sobie cudowne dni spędzone w łonie mamy. O nie, bo ją tata tutaj zostawił samą. Ale maluszku, no tata też musi tutaj, no tak. Tata też, o, etap sięgania, super. Tata też musi tutaj trochę się zająć mieszkaniem, tak? Co tutaj, płacz niemowlęcia. Świat byłby o wiele piękniejszy, gdyby ten płacz już ucichł. A czemu przewiń? A, bo ty się tutaj zbombałaś w pieluchę, mała. To wiesz co, ty jej nie przewiej w powietrzu, tylko ją przewiń tak normalnie. O, oj, etap szczebiotanie, no super. Dużo etapów dzisiaj osiągnęliśmy, bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra, idziemy się tutaj przewinąć. Czy ta malutka nie jesteś zmęczona? Troszkę jesteś, trochę ci ta energia tutaj siada, ale wiesz co, jeszcze nie idziemy spać, połóż ją później tutaj, posadź ją tutaj, oczywiście posprzątasz te wszystkie śmieci. Gdzie ta pielucha wylądowała teraz? Ej, nie widzę pieluchy. Może do kosza już wylądowała, słuchajcie. Dobra, odłóż ją na matę i musisz tutaj trochę, chłopie, poogarniać. Nieznanych numerów. Jakieś trole paskudne. Maluszku, nie płacz, proszę. Pobaw się zabawkami. Pobaw się, kochanie, zabawkami. Bo ty jesteś trochę zmęczona i myślisz, że wszyscy cię opuścili. A to nie jest prawda. Postaraj się zasnąć. Johnny, ty chciałeś posłuchać muzyki alternatywnej, więc trochę sobie jej tutaj posłuchaj. O, bardzo proszę. Skorzystaj sobie z toalety i spuść wodę, oczywiście. I możesz sobie zjeść jeszcze kawałek pizzy. Wiesz co? A ty nie wysuszyłeś tych ubrań w końcu? Johnny, co ty chłopie robisz? O, malutka się tutaj pięknie próbuje bawić. No musisz troszkę zasnąć, wiesz? Buju, buju. Okej, tu mamy bujo-buju, tu mamy czystą pupę. No rewelacja. Dobra, już wystarczy tego dobrego. Jesteś zainspirowany. Może ja ci jeszcze dam dzisiaj, żebyś pograł sobie na gitarze trochę. Myślę, że to jest dobry pomysł. Nie będziemy szperać w śmieciach. Wiecie co? Nie będę tych wszystkich zachcianek spełniała, no bo jednak mimo wszystko Johnny chce, żeby tutaj było jak najbardziej czysto, a nie jak najmniej, tak? Dobra, malutka stara się zasnąć. Wysusz tutaj, proszę bardzo, ubrania. I możesz sobie zjeść tutaj kawałek pizzy. Otwórz sobie i weź kawałek. I możesz sobie tutaj usiąść na werandzie.
Johnny nie chce usiąść na werandzie, ale za to zaczął się zachwycać czystością, co jest dość dziwne, biorąc pod uwagę jego cechę. Ale ty pałaszujesz, chłopie, te pizzę. Ja wiem, że dobra. Jesteś skupiony, a co ty tutaj masz? Co naprawdę się liczy? Znaczenie rodziny, bliskich, budowanie życia wokół, według własnego zamysłu... Poczekaj, bo chcę przeczytać. Znaczenie rodziny, bliskich, budowanie życia według własnego zamysłu. Kiedy masz niewiele, musisz skupić się na tym, co masz i na ludziach, których chcesz chronić. No kurczę, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, Johnny. Dokładnie tak jest. Ty znowu jesteś głodna, kurczę, zaraz trzeba będzie cię... No ale... A, bo starasz się zasnąć, a ty nie możesz zasnąć, bo ten... Johnny, co ty robisz, no? Nie idź jeszcze spać, zajmij się tutaj do końca córką. Malutka, ty się nie staraj spać. Tylko pociesz ją i postaraj się ją ukołysać do snu. Mamy coś takiego? Weźmiemy drzemkę. Nie wiem, czy to będzie to samo, w sensie to, o co mi chodzi, ale malutka lubi zasypiać na rękach, z tego co pamiętam. Dokładnie, albo w tylnym nosidełku. Nosidełka nie mamy jeszcze, ale właśnie zrób jej malutką drzemkę. Zobaczymy, jak to wygląda. A, ty ją będziesz tu kołysał. Ojejku, ale słodko. Nie widziałam tego, serio. No zobaczcie, jaki ziewaczek rozdarty. No pięknie to wygląda. Muszę cyknąć oczywiście zdjęcie. No urocze to jest, naprawdę. Ojejku, ale wyglądacie uroczo. No po prostu nie mogę. Są cudowni, serio. No piękny to jest obrazek. Tak jak w tytule odcinka, razem mają wszystko. No po prostu to jest coś cudnego. Zachwycam się znowu, wiem. No ale tak mam, w takich chwilach tak mam. Dobra kochani, myślę, że dzisiaj już na gitarze nie pogramy. Ja tym pięknym tutaj obrazkiem zakończę ten odcinek. Naprawdę mam ogromną nadzieję, że trafiłam w czyjeś gusta i mam nadzieję, że ten pomysł na serię i ta historia Wam się spodobały i że jesteście ciekawi życia Lee i jej dalszych losów i wszystkich etapów jej życia. Mam nadzieję, że poukłada im się to jak najlepiej. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych filmach z tej i innych moich serii. Cześć!